Cześć, tu Madzia, witajcie w kolejnym odcinku Story Planet Zoo. Dzisiaj przed nami projekt ochrony lasów deszczowych Majersa. Jestem ciekawa, czy dalej tutaj będzie działał Dominik. Jestem ciekawa w ogóle, kiedy nasz pierwszy, że tak powiem, zarządca zoo się odnajdzie, bo jak pamiętacie, według tam niby historii on jest zaginiony. No nic, dobra, lecimy. W miejscu powstania nowiutkiego projektu ochrony lasów deszczowych Majersa coś wisi w powietrzu i nie jest to radosna atmosfera, ponieważ zapach jest okropny. Już samo zbudowanie zoo od fundamentów jest trudne, ale w tym przypadku zaczniesz pracę poniżej poziomu gruntu, w nieczystym kamieniołomie. Zoo jest nowe, więc można się spodziewać mnóstwa problemów, ale wygląda na to, że Dominik już wie, kto się tym zajmie. No, czyli wiemy już, że będzie Dominik. Tutaj zaczynamy od nowa, bowiem ja włączyłam, słuchajcie, scenariusz, a zapomniałam włączyć nagrywania. No, cała ja. Dobra, zaczynamy. From rainy Wales. From what I've been reading in the papers, I guess I was right about your boss, eh? Good on you for sticking it out with him, though. I'm not sure I would have had the self-control. Listen, I won't take up too much of your time, but you might be getting some interesting news soon. I've put in a word for you with a friend. Anyway, must dash. I think my dinner's burning. Keep your ears open. Welcome to your new zoo. Except it's not actually a zoo yet. Now, before you start, you might want to clean up the site a bit. There's a teeny tiny chance that there are massive amounts of toxic waste here. Even for a disused quarry, the land was extremely cheap. Oh, and also extremely steep. So I suggest you build a gondola ride to get the customers around. I mean, I say suggest, but that's actually a direct order. Also, looking around the area next to the building site, I couldn't help but notice a lot of very poorly animals. I expect they must have gotten lost. Really, really lost. Especially the snow leopards. How about I arrange for them to be rescued so you can make them healthy? I think that's the right thing to do. After all, normally I'd have to pay for new animals. Plus, making them healthy again will really impress the inspector, who I just remembered is coming. All right, off you go! No, czyli słuchajcie, mamy standard. Dominik kupił coś beznadziejnego, a wy z tego zróbcie cudo. No dobra, czyli tak, zutylizuj beczkę z odpadami toksycznymi, adoptuj i umieść i zbierz w zoo gości. Tak, wiem, że tutaj nagrody. Dobra, jaki mamy obszar tego zoo? Tutaj tędy to leci, dobra. Czy ja to mogę na przykład sobie wywalić? Tutaj, no tu teoretycznie można powiedzieć, że to są toalety, tak? Grupa. Całą grupę mogę usunąć? Mogę, bardzo dobrze. To tutaj będę mogła zrobić sobie wybieg. A to nie można było jako grupy? W ostatnio coś pisaliście, jak się grupy łączy. To są te? Tak, beczka z odpadami. No pięknie, pięknie, ładne rzeczy tutaj się znajduje. Dobra, zróbmy, słuchajcie, sobie może na razie porządek z tego wszystkiego. Tutaj te kamienie, to wszystko ja pousuwam, bo on tutaj sobie zrobimy wybieg na te pantery śnieżne, o których on mówił. Nie wiem, czy nie za daleko. Też muszę pamiętać o takiej rzeczy, jak zrobienie i zadbanie o jakieś pokoje socjalne pracowników, bo tutaj my nic nie mamy. Dobrze, mam rozumieć, że wejście jest stąd, to można byłoby o tędy, patrzcie, puścić, tutaj będzie jeden wybieg, tutaj chyba jest kolejna beczka jakaś, zaista. Jeszcze tyle hajsu muszę wydawać na sprzątanie beczków, no, kto to widział? A czytaliście książkę Wybuchające beczki? Bardzo fajna. Co to jest? To wygląda jak to coś, tutaj jest gondola podwieszana, być może tutaj da radę to przyczepić, nie wiem. Na razie to zostawię, wiecie, bo tak, myślę, że sobie puścimy tędy ścieżkę, drugą się puści tędy dołem, tutaj się zrobi jakieś ławeczki, etc., a tutaj się zrobi te. Dla człowieków jakieś, wiecie, żarcie i tak dalej, nie? Czy tutaj też są beczki? Nie, to są kamienie. Dobrze, to tutaj jeden wybieg zrobię, drugi bym, wiecie co, sobie machnęła. O tu, bo dlaczego by nie? O, tu mamy chyba kolejną beczkę. Ile tych beczek jest? No, nam teoretycznie już zatrybiło.
ale okej, okay, dobra. To, tego się pozbyłem. Tutaj jeszcze jakieś graty, patrzcie. Czemu tam ta roślina była nie połączona z terenem wybiegu? Bo to nie jest jeszcze wybieg, to wybieg dopiero będzie, tak? Muszę jeszcze, co ja muszę? Toalety, jakieś, wiecie, sklepy, nie sklepy. Dla pracowników rzeczy, zaraz się tym wszystkim tutaj pozajmujemy. Dobra, ja może te kamienie zostawię, bo w sumie zwierzętom one przeszkadzać nie będą. Tutaj woda. Nie wiem, czy pantery śnieżne potrzebują wody, tak na dobrą sprawę. Zaraz zobaczymy. Aha, dobra, centrum handlowe potrzebne. Czekajcie. Tu mamy wejście. To zróbmy tak, tędy będzie przejście dla pracowników. Może wywalmy tutaj właśnie kamień. To ten suchy konar. I da radę tam. O, da radę, patrzcie. O, jak ładnie. Dobra, super. To tak. Weźmy to od razu. Można mnie tak... O, dziękuję. A można o jedno? Bo tam się będzie kończyło. O, dobra, tutaj tak. I co tam było? Centrum handlowe. Dobra, udogodnienia. To jest dla personelu chyba, nie? Budynek dozorcy. Umówmy się, każdą z tego musimy kupić. Idźmy może na razie w najtańsze. Ja wiem, że może to nie będzie elegancko i fajnie wyglądało, ale umówmy się, że Dominik i tak wszystko psuje wiecznie, więc niech tak będzie. Teraz tak, kwarantanna. O, to już troszkę większe. Proszę. Klinika. Jak się ładnie powpasowywało. Pomieszczenie socjalne, poproszę. Też mogło się od razu równo się postawić. A czekajcie, to można sobie równo postawić samemu. O, dobra. O, co dalej? Centrum badawcze też się przyda. O, warsztat. Proszę. Zaraz ścieżki się... cofnij. Warsztat i co? Centrum handlowe, proszę. Jakaś taka miniaturka tego centrum, no ale co, ja się będę kłócić. Dobrze, teraz to zamknij. O, tutaj ładna grupa nawet nam powstała. Czy ja tu mogę... O, tak. Tak, ścieżynkę daj. No, no od tego tak. Tu. Nie, teraz pójdź. Teraz chcę ścieżynkę dać. No chciałam prosto, nie wiem czy to wyjdzie. O, dobra, załapało. Dobrze, i tutaj mamy takie nasze centrum dowodzenia, tak to nazwijmy. Już tutaj handel zwierzętami jest, super. To teraz tak, co my tu mamy? Nasze nagrody. Okapi, patrzcie, jeszcze dostaliśmy. Dobra, zobaczmy, czy to potrzebuje wody, okapi. Nie, to wody nie chcę i chcę tysiaka miejsca. Dobra, wróć. A natomiast pantera śnieżna... No, weź okapi mi odznacz, dobra. Pantera śnieżna ma 700, wody nie potrzebuje teoretycznie. Nie wiem, to okapi może tam do tej wody wywalmy. O tutaj, wiecie, tu zrobimy sobie taką zagrodę. Tutaj to się trochę ogarnie. A tutaj się da pantery śnieżne. Ja bym to tak widziała. Ile mamy hajsu? 33. W razie W chyba możemy zawsze wziąć też i kredyt, prawda? Marketing, pożyczki. O, proszę. Takie 50 tysięcy myślę, że wystarczy. Na 4 do 40 lat. Idealnie. Dobra, w każdym razie tak. Z tej strony to ja sobie bym machnęła, patrzcie. Tu. Tak, i tutaj dalej ścieżka będzie. Tylko tak. Kamień apagę. To również. I tutaj bym zrobiła właśnie tą ścieżkę, taką powiedzmy ścieżka żywieniowa. Tutaj postawimy właśnie toalety, postawimy sklepiki. Wiecie, to zawsze przyciąga gości, prawda? No, marketing, że tak powiem. Na nim ja się totalnie nie znam. Miałam to na studiach w ogóle. Coś może było. Wiem, że ekonomię miałam, ale wiecie, 13 lat temu miałam studia, więc trudno i darmo, żebym ja to pamiętała, zwłaszcza, że nic, że tak powiem, sensownego z tego nie wyniosłam. Dobra, finanse. O tak, to czekajcie, może nam się uda już tak przy samym wejściu. O, widzicie, to jest istotne, nie? Dobra, jak finanse mamy, teraz tak, sklep z napojami. O, właśnie mówiliście też, że mogę takie budki stawiać i oni też to będą kupować. Ale mi się wydaje, że to przynosi troszkę więcej hajsów. Nie wiem, takie moje odczucie i wrażenie. Dobra, lecimy ze ścieżką. Poproszę tą ścieżkę na dwa, tak jak była wcześniej. Dawaj tędy tak kantem, bo tamte... O!
Tak nad samym brzegiem, a nóż widelec, już jak ktoś spadnie, będzie po sprawie. Dobra, nie, żartuję, nie chcę, żeby mi moje goście spadały. Czy tutaj da radę tak, o, widzicie, da radę trochę tak stromiej zrobić? Czekajcie, bo ja muszę patrzeć, gdzie ten mój wybieg, co ja chciałam zrobić. Wybieg miał być tu. Myślicie, że tutaj jest 700? Opcjonalnie wybieg można też zrobić tutaj. Dobra, gdzie ta moja ścieżka się kończy? Lecimy, weź ją tak troszkę, o. Tu jest trochę problem, bo jest stromo, ale to nic. Dobra, otędy tak postaram się to puścić, weź troszkę bliżej. O, i tam będzie ten wybieg. Nawet go otędy możemy tą ścieżkę puścić i wybieg dać otędy tak o. Dobra, to ścieżkę tutaj będzie, będą te zwierzoki. Dobra, ścieżka na razie dotąd, wystarczy. Nie szalejmy ze ścieżką, 30 tysięcy zostało, a ja tu jeszcze muszę budki wstawić, muszę bariery, a w sumie jak wystartujemy od kredytu, nic się nie stanie. Dobra, teraz tak. Stąd ścieżką. O tak. No tu będzie dzielnica żywieniowa, proszę to zostawić. Więc tak. Udogodnienia dla gości. Pierwsze co, to taki sklepik. A czy to jest lepsze? To jest restauracja. 15 tysięcy. Nie, dziękuję, podziękował. Dobrze, teraz tak, ja to chcę w miarę równo postawić, nie wiem równo do czego, ale niech będzie. Dobra, tutaj będzie tak, to, tu z żywnością, to, co tu jeszcze jest, pamiątki, dobra, pamiątki też walnijmy, niech będą. I toaleta. O, na końcu. Dobrze, będzie. Na razie tylko te cztery. Z drugiej strony potem chcę walnąć to samo. Dobrze, to jest zamknięte, bo my na razie nie posiadamy żadnych pracowników. Zaraz to się ogarnie. Udogodnienia po raz kolejny i wiecie co? Kosze na śmieci. Bo tutaj będą ludzie, a co ludzie robią? Śmiecą. Mówię do was tak, jak wy byście nie byli ludźmi, ale sami wiecie, jak ta gra działa. Dobra, dajmy jeszcze tu śmietniczek, tu śmietniczek. Dobrze, na całej trasie trzeba tutaj dać śmietniczków. Ile mam? 24 tysiące. No muszę sprawdzać takie rzeczy, nie? Dobra, daleko jeszcze? Jakie nierówności terenu? Tu. Dobra, tutaj to wiem, że jest spad, ale tutaj damy trochę śmietniczków. O, tutaj gdzieś zaraz można. Ławki to wiecie, jak się dorobię. Zanim się dorobię, to trzeba najpierw oczystość. Muszę jeszcze człowieków zatrudnić. Dobra, mam nadzieję, że ze śmietnikami nie przesadziłam. Okej, tutaj jeszcze dołem chcę puścić jedną ścieżkę, żeby mieli drugie przejście. Zresztą i tak musimy puścić, skoro ja tutaj na dole chcę robić kolejny wybieg, prawda? Dobra, dawaj się ścieżko ty. Później tam zrobimy rozgałęzienie. Powiem wam, że na początku, to znaczy na początku, no tam po pierwszym, drugim odcinku tak się zastanawiałam, że a może ja będę sobie, wiecie co, podglądać, dobra, tu zostaw, u innych osób, jak one grają i będę sobie wzorować od nich zoo. Ale powiem wam, że nie robię tego i cieszę się, że mam tak jakby zoo we własnym stylu. Może troszkę parszywe i brzydkie, ale zawsze własne. Dobra, to będzie ścieżka. Tutaj trzeba zrobić wybieg. Dobrze, jeszcze zanim wybieg zoo, ja muszę tu pozatrudniać człowieków, bo my nikogo, patrzcie, nie mamy. Zatrudnimy sobie dwóch opiekunów. Jeden będziesz tu, drugi tu. Teraz tak, potrzebujemy dozorcy. Dozorca jeden tu, drugi gdzieś na świecie. Technik, na razie jeden. Zobaczymy dalej. Strażnik, tych damy dwóch. Tu jeden, tu drugi. Teraz tak, sprzedawca, musimy mieć chyba dwóch, trzech w sensie, bo wiecie, mamy trzy sklepiki tylko. Dobra. I weterynarz. Mamy dwa gatunki zwierząt, to dwóch weterynarzów tutaj niech będą. Dobrze, chyba tyle nam na razie wystarczy z personelu. Dobra, wybieg. Ej, 15 minut, a my nie mamy jeszcze nic tu porobione. Dobrze, pokażcie tak. Brak. 3, 5, 2, 1 i 2. Dobra, idziemy dzisiaj w cegłę. No ja mam właśnie złe doświadczenie ostatnio ze zwierzakami. Nie w tę stronę, w drugą idziemy. Które niszczą wszelkiego rodzaju, wiecie, bariery. Więc idźmy w coś mocniejszego.
tu. Ja tu chcę okapi wsadzić, więc jestem w sumie tak na dobrą sprawę ciekawa. Czego ja byłam ciekawa? Bo zapomniałam. Bo się rozproszyłam. Wiecie co? O, tak tutaj też robię, bo z tamtej strony damy sobie ekrany. No nie pamiętam, czego ja byłam z tym okapi ciekawa. A, czy im wystarczy tutaj miejsca? A, i jeszcze czy okapi, słuchajcie, czy te zwierzęta... Pokażcie, jako wysokość tego... Wysokość 1,5 metra, to nieskoczne. Dobrze, ale tam i tak troszkę podciągnę, żeby to fajnie wyglądało. Tutaj tysiak, weź tą, edytuj barierę, całą barierę. To jest na 2, ale tam mam takie durne miejsca, więc zróbmy to może na 3,5, będzie gites. Tutaj zrobimy sobie wejście, może... O, coś takiego, dobra. Tylko teraz tak, tutaj ten kamyczek apagę. To może sobie zostać. Dobra, teraz tak, ile to ma? Wybieg, teren. No sporo ma, wystarczy im chyba. Zrobiłam naprawdę wypasiony wybieg. Dobra, edytuj, bo tutaj będziemy dawać szkło. Mówiliście o lustrach weneckich, gdzie ja to dziadostwo mogę znaleźć? Nie, to ma być tak. Bo widziałam właśnie, że gdzieś to jest, ale gdzie to... Nie wiadomo gdzie. Będę musiała się przyłożyć i poszukać. Dobra, teraz tak, teraz jeszcze stąd, żeby jak człowieki tędy będą chodziły, cokolwiek widziały. Mam nadzieję, że nie będą się stresować. Dobra, i tak myślę, że tędy się puści ścieżkę o tam na górę, bo nie wiem, może tu wybieg zrobi, albo tu, bo jest bajorko. I tędy by się ścieżka łączyła. No zobaczymy, jak to dalej pójdzie. Dobra, pierwszy wybieg zrobiony. Teraz chodźmy jeszcze od razu drugi zróbmy. Tutaj chcę ten drugi robić. To ten drugi... Mam rozumieć, że miałam zaznaczone i zmieniło znowu na to. Tak. Dobra, zostaw już to. Teraz stawiamy nowy wybieg. Myślę, że stąd, tak, i dalej w prawą stronę. Dlaczego mnie zawsze to obraca w lewo? No nic, idziemy. Pokażcie, wiecie co, ja się zastanawiam, czy jak ja to mogę chyba zrobić o tako dotąd, a tutaj obok będzie po prostu kolejny wybieg dla jakiegoś zwierzaka. Nie wiem, ile my tych zwierzaków tutaj będziemy mieć, tak na dobrą sprawę. Muszę zaraz też zobaczyć, ile pantery śnieżne muszą mieć wysokości. No to raczej wspinające się bestie, to damy może tak na 5 nawet. Dobra, nie, tu, połącz, super. Dobrze, teraz tak, połącz całość, daj... No, prawie 4,5. Pokaż, ile ma pantera. Pantera zoopediaty. Do 3 metrów. My mamy 4, coś więc 8. Dobra, edytuj barierkę. Dawaj szkło. Tutaj zwierzaki muszą się widzieć z nami, prawda? Nie wiem, czy te kamienie im zabierać, czy nie. Zaraz wsadzimy je, to zobaczymy. Proszę bardzo. O! I gites. Będzie. A, jeszcze brama wybiegu, wejście, no tak. Nie chcesz wchodzić się tędy? Powiedzmy, że pewnie chcesz. Dobra, to teraz da radę połączyć to stąd. O, i super, i elegancja. Dobrze, teraz tak, póki pamiętam, bo potem pewnie nie będę pamiętała. Proszę bardzo. Tutaj będzie, że tam są pantery. Tutaj trzeba też, że będą tutaj okapi. Proszę bardzo. O, i z tej strony też, że jest okapi. Tu. O. Proszę. Tutaj też możemy dać jeszcze jeden ten, że jest. Proszę. Dobra, to mamy. Jeszcze istotna rzecz i kwestia. Po pierwsze, pan sobie tu wiś. Tu. Tutaj jakieś śmietniczki. No już nierówności. Czemu wiecznie te nierówności przeszkadzają? Ja rozumiem, że jest spadek tutaj terenu, no ale no już nie przesadzajmy. Dobra, tutaj nawalę trochę tych śmietników. Mam nadzieję, że mi tam śmiecić nie będą. I dajmy tu jeszcze jeden śmietnik. I co istotne dla zwierząt. Dla zwierząt poproszę wszystko. A mianowicie istotne, ja chciałam to. Dobrze, tutaj proszę jedno. Tam walnijmy sobie też. Ile mi zostało? 18 tysięcy. Nie powiem, że jestem rozrzutna. Mam o wyposażenie zoo, ok? Dobrze, proszę bardzo. Tyle. Może jeszcze przy samym... Nie, wiecie co jeszcze kupimy?
dla gości. Finanse, proszę. Tutaj na pewno też zechcą korzystać z bankomatu przed samymi sklepami. Dobrze, to chyba mamy wszystko przygotowane, bo tak, adoptuj, goście zebrać. Dobra, to teraz tak, ruszmy to zoo. No, człowieki spadły do roboty na robę jedna. A, tu są jednak sprzedawcy. Trzeba było czas ruszyć. Dobra, niech będą. Będą na kolejne sklepy. Dobrze, to teraz tak. Proszę te wszystkie nagrody do zoo, proszę bardzo. I teraz tak. Jaka choroba w obecnym życiu? Dopiero co wzięłam te zwierzęta, wrzuciłam, wy już choroby im wyszukujcie. Tu. Dobrze, teraz zaraz będą leczone choroby. Cicho. To i to, natomiast wyślij do zoo. Tu. Dobra. Zoo. Proszę bardzo. Centrum weterynaryjne. Jakie tu choroby są? Jaka choroba? No, złapali jakieś mi krzywe zwierzę w transporcie. Ja to jeszcze w centrum handlowym. Krzywe zwierzęta mi połapali. Dobra. Jeszcze taka kwestia. Samo zoo. Zoo, że zoo. Po ile bilety? Dajmy tutaj jeden po 6, drugi po 4. 4 chciałam. Nie 34, samo 4. Dziękuję. No, czekajcie, targa mi tutaj to jedno zwierzę. Niech on je wytarga, bo ja muszę dostosować wybiegi, prawda? Tutaj sobie chodzą, wydają się zadowolone te moje pracowniki. Mam nadzieję, że wszystko ok. Dobra, zaraz zobaczymy. Wiesz co, ja ci ten kamień może stąd usunę, co? Masz, będziesz miał lepiej. Dobrze, jest. Jest, mamy zwierz. Ach, usuń to, bo nie widzę zwierza. Dobra, jest zwierz. Zróbmy na chwilę pauzę. Urozmaicenie, zakażenie krytycznie nierozpoznane. Zaraz będą nam tu badać. Tak, trawy krótkiej potrzebujemy i jest za dużo piachu. Już się tym zajmujemy. Proszę bardzo, o. Masz ile trawy? Proszę. Piasku za dużo. Co ty byś mógł wziąć więcej? Gleby. Proszę bardzo, tutaj cię oglebuję. Tu troszkę nad wodą. Wiecie co, może trochę skały? Tutaj macie, będą skały. Bo skoro tam masz za dużo piachu, to będą skały. Dobra, wszystko się zgadza. Teraz tak, środowisko. O, dziadostwa się nie zgadzają jakieś, to też B. Jest ok. Dobra, teraz Afryka i biomy. Chcecie trochę pokrycia jakiegoś. O, macie, damy wam figowca. Macie dwa w wodzie. Masz tu. Masz tutaj, o, takiego habazia. I jeszcze zaraz ci coś dostawię. Nie wiem, o, chcesz takie krzywe drzewo? Masz tu za dwa. Będziesz miał cień. No i już i pięknie. Dobra, urozmaicenie wiem, że zerowe. Teraz tak. Wybieg. Co tu brakuje nam? Trwałe schronienie. Już dla ciebie robimy. To proszę mi usunąć. To teraz zrobimy tak. Wybieg. Ty jesteś okapi. Już szukamy. Jest okapi. Trwałe schronienie. Chcesz takie duże na środku? Może ci podpasuje. Dobra. I standardowe, tak jak ja to robię. Duże koryto. Zawsze gdzieś tutaj, wiecie, żeby sobie człowieki też widziały, jak oni sobie tutaj jedzą, prawda? Proszę, weź może... Masz, zrobimy wam jeszcze legowiska. Tu jedno pod jednym drzewem, a takie bardzo duże, o tutaj damy nad wodą, tak romantycznie. Zaraz wysilamy też weterynarzy, żeby was badali, to będziecie mieli urozmaicenie w innych kwestiach. Dobra, puśćmy to. Tu się zgadza, tu się nic nie zgadza, no ale wiadomo. Teren super, trwałe schronienie, no, mówisz, że za małe, kiedyś się zrobi. Czekaj, bo ty chorujesz, tak? To weź, wezwijmy do ciebie weta, zaraz ciebie tutaj obadają. Tutaj sobie pan chodzi, o, mamy i 25 gości, 31 już mamy. Dobra, gdzie tu moje panterki? O, są, czekajcie, stój. Czekajcie, bo tutaj mają tak... Nie wiem, ile razy dzisiaj powiedziałam. Czekajcie, ale się mocno emocjonuję tym, co tutaj się dzieje. Dobrze, chodź pantera. Ja tu muszę... No wybieg, problem ze środowiskiem. Już robimy. Teren nieodpowiedni. Wielkość macie bardzo dobrą. Proszę się odstosunkować. Ale tak, i tolerancja. Skałę to macie ten... Śniegu chcecie, no wiadomo. To wiecie co? Pierwsze, co zróbmy sobie tu. Ty jesteś...
Nie, DLC również. Tu, gatunek. Pantera śnieżna. Proszę bardzo. No na pewno będziecie potrzebowały schronienia. Może ja mam takie... Wy nie macie takiego. No to nic. To jest 8, to jest... To są dwa takie same, tylko nie wiem czemu to jest droższe. Nie ma sytuacji alarmowej, ponieważ gdyż ja na razie wstrzymałam wszystko. Nie ma sytuacji alarmowej. Dobra, tu macie schronienie. Teraz tak, potrzebujecie, co wy potrzebujecie? Teren. Jest... No piasku brakuje. Klimatyzatory, proszę. Bo wy byście chciały tutaj pewnie trochę śniegu, nie? Jaka jest w ogóle wasza odpowiednia temperatura? Pokażcie. Temperatura minus 4 do 20. Klimatyzator na ile nastawiony? Aktualna. Klimatyzator do 20. Zakres 0. Dobra, to takie zostawiamy. Będzie gites. Chodź, panterka, bo ja tu jeszcze potrzebuję reszty. Teren. Zaraz zrobimy trwałe schronienie. Dałam jedno. Dziękuję. Dobrze, teraz urozmaicenia. To wiadomo, tego nie mamy. Gleby jest za dużo. Za mało jest śniegu. Dobrze, robimy wam śnieg. O, tutaj najwięcej, gdzie macie w tym. O, gdzie macie klimatyzatory. Wiecie co, ja może to puszczę, bo te klimatyzatory muszą zacząć działać, żeby ten śnieg mi się utrzymał. Dobra, jaka jest ta sytuacja alarmowa? Wszystkie zwierzęta są wezwane już do laboratorium, a my tutaj, proszę bardzo, badanie weterynaryjne. Nie wiecie jeszcze, jaka aktywna choroba, to proszę każde zwierzę wybadać i będziemy wtedy wiedzieć. Dobrze, jest za dużo piasku, za mało śniegu. Róbmy ten śnieg, może tu już troszkę nam... otegowało się. Muszą te klimatyzatory nam też zacząć działać, prawda? No piasku już prawie, że nie mamy. Odpowiednia ilość skała, tak? Czyli one mogłyby być ciągle na skalę. O, patrzcie, jak gorąco koteckowi, jak się położył. O, masz tu więcej śniegu. Dobrze, ten śnieg mam nadzieję, że za chwilę zatrybi. Zróbmy teraz tak, środowisko, wszystko pięknie. A, roślin w ogóle nie masz. Daj ja ci za jedną chociaż postawię. Czekajcie, bo tutaj nam się wszystko teraz pozałączało. Wyłączmy to. I Azja, proszę, bo zaraz nam tu wstawię jakiegoś, o, nie wiem, masz za dwa bluszcze, żeby było ładnie. No i jakieś drzewo by się przydało, co? Czy jaki busz? Czemu to wszystko takie małe? A takie modrzewie chcecie? Ja to wiecie, lubię drzewa po prostu. Tylko tutaj jest mały wybór. Dobra, sosenki wam, o, tutaj z 3 i już to jakoś troszkę wygląda, prawda? Dobra, urozmaicenie niestety nic z tym teraz nie zrobię, ale tak, wybieg, temperatura, zwierzęciu jest za gorąco, no już się tu, puść to, klimatyzuje, prawda? Zakres, temperatura, daj do minus 2. Może ja muszę faktycznie każdy ruszyć, wiecie, żeby on zaczął działać. Dobra, jest minus 2 i ten tutaj, co to masz, bo ty miałeś do minus 2. A, bo tu jest jeszcze brak zasilania, czekajcie, tu mamy problem. Mamy problem, więc zrobimy to tak. Gdzie to, czego ja szukam? Patrzcie, ile ja mam gości, skąd wy się tyle nabyli? Ja dopiero to zoo otworzyłam. Halo, dobrze, prąd, elektryczność, generator, będziesz... Teraz ja wam powiem, gdzie ty będziesz. Będziesz tu. Bo ja potrzebuję, żeby od razu mi dwa wybiegi zasiliło. I oczywiście wiem, że wam będzie nie pasował ten generator, ludzie. Nic nowego. Tu będziesz stał. Dobrze. Zasilanie mamy, więc generatory tutaj powinny już działać. Zamknij tą grupę. Chcę to. Dobra, chyba temperatura powoli będzie spadać. Tak, spada temperatura. Super. Tutaj zaraz jakie habazie nastawię. O, ten habaz jest całkiem przyjemny. Zrobię tak, jak robiłam w poprzednim zoo. O. Nie widać. Widać, nie widać. Nie widać. No. Dobra. Inspektor, ile ludzi? 320. Tutaj mamy to i zaraz nam tutaj być może uda się zatrybić. Dobra, zwierzaki, bo ja tu dbam o waszą temperaturę. Jak sobie tu legną słodko. Dobra, temperatura już super. Śnieg się utrzymuje, więc też osom. Dobrze, takie placki z tego śniegu mi wyszły troszkę, ale to nic. Wezmę jeszcze o tu, o,
O, proszę, do śnieża, że to wyglądało. W każdym razie, zwierzątka moje drogie, pantery śnieżne. Właśnie, duża taca na jedzonko, przecież wy musicie tu coś jeść. Weź daj troszkę wyżej tą tacę. O, tak. Potrzebujecie jeszcze dużą miskę na wodę. O. I dajcie jakiś, o, drągal jeden, drugi. No musicie sobie coś też drapać. Macie naturalnego konara, takiego, owakiego. Dam wam jeszcze bardzo dużą ostertę liści. Czekajcie, bo nie mogę jej, o. Tutaj macie. Macie też duże takie legowisko. Mogę wam je dać tu. O, macie. I będziecie zadowolone, mam nadzieję. No, jak was wybadają jeszcze, to będzie lepiej. O, jest aktywna choroba. Wiecie co? Okapi macie chyba lepiej. Kto tutaj? Pani Celestia. To będzie pani to na tego nabadywała sobie. A tutaj niech mi panterki moje robią. Patrzcie, ile, jakie tłumy! Ło! Mam nadzieję, że nie śmiecą. O, patrzcie, baloniki. Mówiłam, o, tutaj trzeba jeszcze kupić po dwa, bo oni tutaj, no, interes będą mi robić. Udogodnienia dajcie dla człowieków. Budka z tym. O, kupi się te tańsze i będą zadowolone ludzie. O, stoi i z... Dobra, takiego nie mamy. Obok. Tych nie kupuję, wiecie. Nie chcę. Macie taką jeszcze jedną i dajcie jeszcze jeden jakiś sklep z napojami. O, tu. A jakby komuś, o, patrzcie, brakowało. Właśnie, to nie jest durna myśl. Patrzcie, tu sobie jednego postawimy i takie o, z żywnością drugie tu. O. I niech se kupują. Dobra. Powinno to śmigać. Ile mamy? No, budki wam nowe postawiłam. Ludzie, proszę mi tutaj ten... Mało gotówki. Wiem. Zaraz zarobię. Być może jeszcze tutaj, czekajcie... Podnieść te ceny biletów? Zadowolenie jest spoko. Gości też na razie spoko. Najatrakcyjniejszy gatunek. No ja wiem, że nasze te... O, to czekajcie, jak tu jesteśmy, to trzeba tych ludzi jeszcze tutaj doedukować. Niech wiedzą, na co patrzą, tak? Tutaj, proszę, wy również, tu. Pantera. Patrzcie, a z tej strony biega okapi. O, widzicie? Odczep się z negatywnym wpływem na gości. Nie widać. No. Dobrze, tutaj też chcę jeszcze jedno. O, okapi. Okapi jakoś tak mało odwiedzane tutaj jest. Trzeba byłoby tutaj, tylko to jest skos, raczej to nie przejdzie. Jakby tu budki z napojami jeszcze dał. Albo jakby tędy dać budki. I tutaj o tędy przejście, to by łazili w tamtą stronę, coś mi się wydaje. Nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, ja na razie kończę ten odcinek, dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie go i widzimy się niedługo w kolejnym, tak więc trzymajcie się, no i cześć.